Siema, witam Was w kolejnym futbologu na moim kanale, i dziś porozmawiamy na temat, który był zaproponowany we wczorajszym futbologu. Jest to temat: co sądzę o Mistrzostwach Świata w Katarze? I to jest z góry. Przepraszam, jeśli się jakoś nie wiem, oburzę czy coś, ale ten temat jest taki dość drażliwy i potrafi po prostu człowieka zdenerwować. Także zacznijmy. Qatar sobie kupił, przepraszam, do, miał przyznane mistrzostwa na 2022 rok, tak? Oczywiście tam były zarzuty korupcji, śledztwo wewnątrz FIFA i twierdzą, że jeśli to się potwierdzi, to oczywiście my te mistrzostwa odwołamy i je gdzieś przeniesiemy, no, ale na to bym nie liczył, bo jakoś do tego czasu nic nie znaleźli, chociaż dobra, ja tam nie wnikam w ich cały zarząd. No i początkowo tam jeszcze miało być, że to będzie klasycznie w lecie, ale co? Okazało się, że w Katarze w lecie temperatura przekracza 40 stopni i tam się w takiej temperaturze codziennie grać meczów nie da. To pierwsze pytanie, dlaczego im to przyznano, skoro to było oczywiste i trzeba teraz przez to robić jakieś dziwne rzeczy. Ok, mogliby to teraz im, im wziąć no i powiedzieć, no sorry, chcieliśmy dobrze, chcieliśmy wam dać, ale no w takich warunkach grać się nie da, ale nie, nie, nie. Skoro tam nie można grać w lecie, to zrobimy to pół roku później, w zimie będzie fajniej. No i tutaj się zaczęły bunty działaczy lig, bo w większości dużych lig wtedy są rozgrywane. Bardzo ważne mecze, a w Anglii jest to najbardziej napięty moment sezonu i nagle stwierdzili, no to w Katarze jest w tym lecie ciepło, ale, ale czekajcie, mam super pomysł, damy te mistrzostwa w zimie, to będzie wtedy śmieszniej i gracze w połowie sezonu będą jechali na zgrupowania, będą tracili siły, pewnie złapują multą graczy kontuzji i... I po prostu będzie fajnie, to co tam, że się pieniądze zmarnują tych klubów, że nich, to nie, to nie, bo to jest taki okres, że ani coś ze stadionem, żadnych renowacji nie można robić, Nie po prostu przepadną pieniądze, bo w zimie trzeba zrobić przerwę, najbliższa strata świata akurat w Katarze, więc to jest super pomysł, zawiesimy wszystkie ligi na te tam chyba miesiąc, tak, na cały grudzień, tak, tam chyba jest... Od końca listopada przez grudzień, więc jak my, myślę, że super pomysł, tak, to to bardzo dobrze. Zmienimy wszystko dla Kataru. I mimo protestów działaczy wszystkich LIG, nikt ich nie słucha, i z każdym następnym ze, ze, zebraniem, gdzie wszyscy działacze próbują przekonać FIFA, że może. Dajmy to jednak w lecie, albo weźmy to Katarowi, dajmy gdziekolwiek, to nie, to działacze twierdzą, że te mistrzostwa w Katarze to mogą być nawet najlepsze w historii. No i tutaj widzicie co jest naj, najśmieszniejsze? Że w tym Katarze teraz, na 6 lat przed mistrzostwami, buduje się od podstaw 9 stadionów, 3 są znacząco powiększane, a co najciekawsze, budują od zera 250 tysięczne miasto. Co to jest... Miasto większe niż Mój Rzeszów, i oni chcemy stworzyć w 6 lat. I wiecie w jaki sposób? To jest stworzone wręcz niewolniczą pracą, by zdążyć na, na czas. W samym lecie, tym co było pół roku temu, a znaczy no już rok temu, na zawał zginęło 70 pracowników na zawał z przemęczenia. I. Przecież to jest niemoralne, to jest antyludzkie i przewiduje się, że do rozpoczęcia, rozpoczęcia mistrzostw, właśnie ofiarami takich prac, będzie aż 4000 ludzi. 4000 ludzi zginie tylko po to, przez przemęczenie, przez zawały, tylko po to, żeby były mistrzostwa w Katarze, zamiast zrobić to w jakimś normalnym państwie. Jakoś w RPA dało się to zrobić w zwykłym terminie, prawda? Ale okej, okay, nie wnikam. W Katarze musi być to w zimie. No i powiedzcie mi, dlaczego? Mistrzostwa Świata są przyznawane drużynie, która jest po prostu mierna, jest drużyną mierną I tutaj nie zrobią tak jak, jak to zrobili w piłce ręcznej, tutaj nie można sobie składu kupić Tutaj zawodnik, który raz za, z, zagra w jakiejś repce, już nie może za, z, zagrać w innym, w innej Więc no, ja nie wiem jak, jak sobie chcą ten skład tak swój u, ulepszyć, żeby mieć w tym jakieś szanse Bo okej, okay, oni twierdzą, że nie no, mamy 6 lat, my sobie jeszcze wychowamy młodych graczy no i tak, próbują, mają Trenerów z, do, z doświadczeniami płacą im kosmiczne pieniądze, żeby z ich młodych graczy zrobili graczy, którzy będą w stanie wygrać mistrzostwa świata, no tylko że ci, mło, ci młodzi gracze nie mogą nawet nic, nic zwojować na własnym kontyn kontynencie w Azji. Więc co dopiero w, e w Europie, no okej, okay. znaczy no w sensie z klubami z Europy i z Ameryki Południowej, no ok, może jakoś przez te 6 lat zrobię się jakieś złote pokolenie i nagle mi zamkną usta i powiedzą, widzisz, nie wierzyłeś w ten katar, a oni i teraz co? Wszystko ugrali. Może, ok, ale jak na ten moment, przyznanie takiemu państwu mistrza świata jest dla mnie bezsensem. Chyba, że będą chcieli, nie wiem, to ugrać z sędziami, ale w piłce nożnej. Będąc dużo słabszą drużyną, nie wygra się meczu z samymi sędziami, to jest niemożliwe. Więc moim zdaniem, przyznanie tych mistrzostw świata jest strasznie dziwna decyzja. Wszystko jest zmieniane pierwszy raz w historii, tylko po to, żeby to się tam jednak odbyło. Więc moim zdaniem, jeśli to nie jest łapówka, to to jest chyba jakaś po potworna głupota działaczy FIFA, bo tak zamieszają w tym sezonie 2022-2023, takie narobią straty w ligach, że nie rozumieją. Dumiem, że jeśli faktycznie nie było jakiejś potężnej łapówki, a w to nie wierzę, to nie wiem dlaczego taka decyzja została podjęta. Piszcie mi, co wy sądzicie o tych mistrzostwach, ale myślę, że każdy raczej widzi, że jest to dość, dziw, dość dziwna sprawa. I piszcie mi też tematy na kolejne Futbologi, bo tak patrzyłem i są same propozycje o transferach, a ja bym właśnie pogadał tak na luźno o czymś takim jak te mistrzostwa w Katarze, albo jak wczoraj historia tego Erbelipska. Także piszcie mi te propozycje, a ja się z Wami żegnam. Siema. A było to tak, Bóg go na ziemię, powiedział mu dwie rzeczy, pierwsza to liczę na ciebie, druga była pytaniem, spytał się Kuba co wolisz, dostać wyśmienitą pamięć, czy piłkarza z ciebie zrobić najlepszego na świecie, nie będzie dla ciebie równych, a więc wybierz co wolisz, tylko nie rób ruchów durnych. Co wybrał nie...